Witam serdecznie w moim kolejnym vlogu. Dziś opowiem o podróży do samego środka Australii. Lot z Sydney do Ayers Rock trwał ponad 3 godziny. W czasie trwania tego lotu nie można było zobaczyć niewiele więcej niż tylko krajobraz pustynny. Uluru to góra położona w samym sercu Australii. Ta-da! Kiedyś można było się po niej wspinać, ale aby uszanować ludność aborygeńską i jej wierzenia na temat świętości góry, zakazano tego zwyczaju. Obwód Uluru to ponad 10 km i aby obejść się dookoła, należy poświęcić na to około 3 godzin. W sąsiedztwie góry Uluru znajduje się Park Narodowy Katatiuta. Doskonałe miejsce na trekking i zwiedzanie mas skalnych, nie mniej zadziwiających niż Ayers Rock. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo wody i siatkę na muchy, bo mogą być niezwykle uciążliwe. Kolejnym punktem mojej podróży był Park Narodowy Kings Canyon. Tego dnia wstaliśmy o 4 rano, aby zobaczyć wschód słońca w samym jego sercu. Najpierw trzeba było się wdrapać po Heart Attack Hill, czyli w dosłownym tłumaczeniu wzgórz zawałów serca. W egipskich ciemnościach natrafiłam też na jednego groźnego węża, bo jak wiadomo w Australii występuje 16 spośród 25 gatunków najgroźniejszych węży na świecie. Zatrzymaliśmy się na chwilę w ogrodzie Eden, czyli nad niewielkim źródełkiem na dnie kanionu, gdzie rośnie wiele drzew i krzewów. Jest to największy kanion w Australii, zbudowany z piaskowca. Zawdzięcza swoją barwę związkom żelaza zawartym w skałach. Idziemy 6-kilometrową pętlą, biegnącą wzdłuż krawędzi kanionu, zwaną Rim Walk. Ściany kanionu mają miejscami ponad 100 metrów wysokości. Na dole płynie strumień Kings Creek. Skamieniałości są dowodem na to, że w przeszłości kanion był pod wodą. W Australii można zobaczyć wiele nietypowych zwierząt, na przykład psy dingo. W drodze do Alice Springs dziki koń przebiegł nam przed maską samochodu. Przewodniczka powiedziała nam, że nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziała. Dzikie konie są tak niezwykłe i kojarzą mi się z wolnością, której niestety wielu zwierzętom brakuje.
zwykle podróżuję na własną rękę, ale wędrówki po centrum Australii mogą okazać się niezwykle trudne, bo na przykład odległość do najbliższej stacji benzynowej może wynieść 300 km albo i więcej. Dlatego tym razem wybrałam wycieczkę zorganizowaną. Spaliśmy w słagach, czyli czymś pomiędzy śpiworem z kalimatą a namiotem, albo w hostelach. Uczestnikami wyprawy byli sami Europejczycy. Podróż samochodem z Alice Springs do Darwin trwałaby prawie 15 godzin, dlatego wybrałam lot. Jeśli będziecie mieli kiedyś okazję być w Australii, polecam Wam linie lotnicze Qantas. Jak dla mnie, są to najlepsze linie lotnicze na świecie.